Witam serdecznie. Do świąt jeszcze co prawda mamy sporo czasu, ale sezon bombkowy czas zacząć. Dziś pokażę Wam, jak stworzyłam moje pierwsze bombki w tym sezonie. Do tego celu użyłam zwykłych plastikowych bombek białych i z papieru, z nowej kolekcji papierów ITD wybrałam sobie takie widoczki. Jest to format papieru A3, ten większy. Wyrwałam, można powiedzieć, kółeczka z takimi zimowymi krajobrazami. Staram się na tych kółeczkach zawsze zrobić o właśnie takie, może nie nacięcia, przerwania papieru z czterech stron, aby nam się to łatwiej naklejało. Tradycyjnie do tego celu używam kleju Dalla i najpierw te górne oraz dolne elementy tego mojego kółka staram się dokładnie przykleić, wygładzając powierzchnię klejem. A dopiero później te dwa boczne, można powiedzieć, takie rozłożyste wachlarzyki. Wtedy na tej powierzchni obłej nam się to fajnie wykłada. Na papierze ryżowym aż taka, może to taka dokładność nie jest istotna, bo i tak mamy te włókna. Niemniej jednak, jak nie będzie widać tych zagięć papieru, będzie zdecydowanie fajnie. Tam w tle widzicie moją drugą bombeczkę, którą równocześnie robię z ptaszkami, ale tutaj dzisiaj skupimy się na tej z widoczkami. Więc tu w koło bombki maluję farbą taką metaliczną, troszeczkę zmieszaną z białą. Farba metaliczna z Pentaru, taka seria Glamour, na taki kolor niebieskawo, szary troszkę, koło tych widoczków właśnie gąbeczką nakładam tą farbę. Ona później do końca nie będzie widoczna, więc bo tutaj będę takie naklejać elementy, jak za chwileczkę zobaczycie, ale w miarę starannie nałożyć troszeczkę tutaj przy bokach ścieniowe, rozjaśnić, ale chciałam właśnie, żeby ten podkład koło był taki niebieskawy, lekko szary, aby się tutaj też z tym widoczkiem w miarę kompionował. No taki akurat był na tą bombkę mój pomysł. Nakładam gąbką, więc ta powierzchnia nie będzie taka idealnie równa, tylko taka lekko porowata, ale to efekt, że tak powiem, był taki zamierzony. Tutaj troszeczkę rozjaśniam taką kremową farbą przy krawędziach, właśnie przy samym widoczku. Najlepiej nam się to właśnie przynajmniej wycieniuje gąbeczką. I tak odstawiamy bombkę do schnięcia. I teraz tutaj użyłam takich form silikonowych oraz tej pasty, nie pasty, tylko masy takiej super lekkiej, białej, która nam się fajnie tutaj wciska w te formy silikonowe. Oczywiście, gdy trochę tej pasty wyciągniemy z opakowania, musimy pamiętać, żeby dobrze opakowanie szczelnie zamykać, bo szybko ona schnie nam i później już będzie bezużyteczna. A ta pasta naprawdę wystarcza na sporo takich elementów ornamentowych. Fajne są teraz właśnie ta nowa seria tych zielonych form silikonowych, bo są stosunkowo płytkie, zwłaszcza na takie właśnie dekory bombki. Nie potrzebujemy, żeby aż to było takie zbyt grube, tylko takie delikatne ornamenty. Przynajmniej mi osobiście one się bardzo podobają. I wyciągamy kolejne elementy, ornamenty i odstawiamy do wyschnięcia. Akurat na moją bombkę potrzebuję dosyć sporo tych elementów, więc to przygotowałam sobie i je mam już takie chyba nawet dzień wcześniej, więc stosunkowo one są wyschnięte. Tutaj troszeczkę nakładam znowu tą pastą Glamour w kolorze takim niebiesko-metalicznym. Troszeczkę tej farby na każdy taki ornament. Nie maluję go tak dokładnie, tylko taką gąbeczką troszeczkę tak na wierzchu tylko wcieram tej pasty, ażeby spód tych ornamentów, jakby
w każdym wgłębieniu pozostał biały i wówczas jak będę naklejać na tą niebieską moją powierzchnię, więc one fajnie, nie będzie to wszystko takie jednolite. Ale i odstawiam znowu do wyschnięcia te moje ornamenty. W międzyczasie bombkę maluję w połysku lakierem takim poliuretanowym, też firmy Dala. On jest taki dosyć gęsty, zawsze go wykorzystuję do bombek, gdyż jest gęsty i nie ścieka nam z tych powierzchni kulistych. No taką bombkę no, na pewno 2-3 razy, żeby ładny połysk miała, tym lakierem muszę pomalować. I po wyschnięciu wszystkich kolejnych warstw naklejam sobie teraz te przygotowane ornamenty wyciśnięte z tych formermek silikonowych, z tej pasty, tak jak wspomniałam wcześniej, super lekka tak zwana pasta, bardzo przyjemna w pracy. I naklejamy sobie poszczególne elementy. No jak widzicie, postanowiłam tą bombkę okleić w koło widoczków tymi ornamentami, więc sporo dosyć potrzebuje tych elementów. I ta praca tutaj jest taka misterna, żeby wypełnić całą tą powierzchnię, więc do tego celu używam większych i mniejszych tych elementów, ażeby tą powierzchnię w koło widoczków dokładnie sobie tymi ornamentami wypełnić. Do przyklejenia używam kleju takiego z Pentaru Express. On stosunkowo szybko wysycha i w miarę szybko nam te elementy przykleja do powierzchni bombki. Ja tutaj te elementy robiłam no, znacznie wcześniej, bo było ich dosyć sporo i są już całkowicie wyschnięte. I powiem szczerze, tu miałam troszkę problem, że mi się tak bardzo, nie za bardzo wykładały na tej bombce. Co prawda one są elastyczne i dają się formować, no ale wiadomo, ten klej błyskawicznie znowu nie wysycha, więc w trakcie tego przyklejania gdzieś mi to troszkę właśnie odstawały. I tutaj wpadłam na pomysł, żeby to spróbować podgrzać. I wykorzystałam tutaj właśnie tą do embossingu to urządzenie do podgrzewania, ale myślę, że tu można z powodzeniem jakąś suszarkę do włosów nawet wykorzystać, gdyż chodzi o to, żeby delikatnie to podgrzać. One się jak pod wpływem podgrzania nic się nie robi z tymi ornamentami, żeby się tam zniekształcały czy coś nam deformowało, ale stają się takie bardzo plastyczne i super się to przykleja do tej naszej obłej powierzchni bombki. Tu można oczywiście sobie je podocinać. No teraz na rynku jest sporo tych różnych foremek i dobrze, i dzięki temu możemy sobie wykorzystywać do różnych prac te formy silikonowe. No na pewno jest to taka dosyć misterna praca, zajęcie dosyć pracochłonne, żeby te formy z tych foremek wycisnąć, te kształty, no tak jak mówię, tutaj obkleić tą bombkę, no ale w tym wszystkim właśnie o to chodzi, żeby zrobić coś fajnego, co nam się podoba. Tutaj sobie docinam poszczególne elementy, dopasowuję, staram się właśnie, aby tutaj te wolne przestrzenie wszystkie wypełnić, obkleić tym ornamentem, nakładam właśnie ten klej, który wspomniałam z Pentaru Express, podgrzewam i fajnie nam się te ornamenty wtedy przyklejają. I na tej obłej powierzchni wszystko nam ładnie się kształtuje. I tak całą bombeczkę pomału z każdej strony stopniowo okleiłam. Tutaj jeszcze te małe szczelinki wciskam w malutkie elementy, w te właśnie szczelinki, które powstały, żeby cała była taka w miarę przynajmniej cała w ornamentach. I tak oto nam powstała mi taka bombeczka. Jeszcze tu postanowiłam dołożyć troszeczkę pod kolorem, jeszcze troszeczkę podretuszować. Wszystkie zresztą te produkty, które użyłam tutaj, są wymienione pod filmem i wszystkie można zakupić
naszym sklepie www.drewlandia.com.pl. Jeśli kogoś to interesuje, to serdecznie zapraszamy. Tutaj jeszcze dla wykończenia zastosowałam kokardkę. I całość można powiesić, czy to na stojaczku, takim bombka w pozycji wiszącej, myślę, że tutaj się będzie komponowała, albo można zrobić całą choinkę, chociaż to by było pracochłonne. I tak oto prezentuje się moja bombka z białej plastikowej bombeczki. Powstała bombka z widoczkiem zimowym, z takimi ornamentami. Zapraszamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału. Jeśli się podobał mój filmik, proszę o łapki w górę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów. Dziękuję.